Dzień dobry, witam na kanale. Dookoła mnie mnóstwo stawów, ryb i żab. Tak więc jestem na kempingu nad stawami. Zapraszam do obejrzenia materiału z tego wyjazdu. Witajcie na kanale. Od ostatniej mikrowyprawy minął blisko rok. Mam nadzieję, że w tym sezonie uda mi się zrobić więcej wypraw. Nie ma co się rozżalać, tylko trzeba tankować paliwo i zaczynać tym razem prawdziwą trzydniową wyprawę weekendową do Kotliny Kłodzkiej. Pogoda wręcz wymarzona, niemal bezchmurne niebo. Podróżowanie motocyklem w takich warunkach pogodowych to czysta przyjemność. Tym razem jedziemy na kamping nad stawami niedaleko Złotego Stoku. Słońce grzało tego dnia niesamowicie, dlatego krótka przerwa na mopie w celu uzupełnienia płynów bardzo wskazana. Po chwili odpoczynku znowu mknęliśmy eską na południe, w kierunku Kotliny. Ze znalezieniem kempingu nie było problemów. Mieści się on w malutkiej wiosce Błotnica. Szybkie, no może nie takie szybkie rozbicie namiotu, napompowanie materaca i można biwakować, oczywiście kolacja i w końcu relaks. Podczas tego wyjazdu, jako że był dłuższy niż zwykle, planowaliśmy odwiedzić dwa kempingi, ale po pierwszej nocy stwierdziliśmy, że zostajemy na cały weekend właśnie tu, a sobotę przeznaczymy na objazdówkę po Kotlinie Kłodzkiej. Trasę, którą sobie wytyczyłem, prowadziła częściowo przez Czechy i to był dobry wybór. Granicę z Czechami przekroczyliśmy na południe od Paczkowa, jadąc drogą 382, która po czeskiej stronie zmienia się na 60. Droga ta o idealnej nawierzchni, z mnóstwem zakrętów, umożliwia podziwianie wschodnich stoków Gór Złotych oraz Gór Bialskich. W miejscowości Lipowa Lazie z drogi numer 60 skręcamy w prawo na drogę 369, dalej kierując się na Dolną Morawę. Po drodze mijamy jaskinie, wodospady oraz kilka innych atrakcji turystycznych. Z powrotem do Polski wjeżdżamy od południa przejściem w Boboszowie.
Kolejnym punktem naszej trasy jest przełęcz Spalona, a dokładnie schronisko Jagodna, a dokładnie racuchy z jagodami serwowane w tymże schronisku. W Międzylesiu skręcamy na drogę 389 i pniemy się w górę. Schronisko Jagodna położone jest na wysokości 811 metrów nad poziomem morza w Górach Bystrzyckich. Po zjedzeniu czegoś podobnego do racuchów udaliśmy się dalej drogą numer 389 w kierunku Zieleńca. Przerwę na kawę ustaliliśmy, że zrobimy w Kudowej Zdroju, gdyż kawiarenek jest tam mnóstwo. Dalszy ciąg naszej trasy to legendarna droga 100 zakrętów do Radkowa. W Ratnie Dolnym skręcamy na drogę 388 i kierujemy się na Bystrzycę Kłodzką, mijając po drodze m.in. Bazylikę w Wambierzycach i Polanicę Zdrój. Bystrzycy Kłodzkiej wjeżdżamy na drogę 392, notabene moją ulubioną w Kotlinie. Po drodze przejeżdżamy przełęcz Puchaczówkę, a potem to już prosto w dół przez Sieną i Stronie Śląskie do Lądka Zdroju. Chwilę przed naszym przejazdem tą trasą zakończył się tam rajd samochodowy. Ostatni fragment naszej wycieczki po Kotlinie to droga 390 z Lądka Zdroju do Złotego Stoku. Droga daje dużo frajdy z jazdy, jednak w większości jest zalesiona i nie ma co liczyć na ładne widoki. Pobyt powoli dobiega końca, tak więc kilka słów podsumowania z tego wyjazdu weekendowego na kemping nad Stawami koło Złotego Potoku.
No cóż tu powiedzieć, kemping bardzo kameralny, mały i dla, że tak powiem, wytrawnych zjadaczy kempingów, brzydko mówiąc. Po prostu, no, to warunki sanitarne są naprawdę dla ludzi mało wymagających. No, nie będę nawet ich nagrywał, bo po prostu nie ma co pokazywać. Ale generalnie powiem tak, bardzo, bardzo sympatyczny wyjazd. Właściciel kempingu bardzo sympatyczny. Samo umiejscowienie jest bardzo fajne, umożliwia fajne zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej przy Złotym Potoku, tutaj blisko takiej większej miejscowości turystycznej. Także samo położenie jest jak najbardziej w porządku, no a to, że warunki sanitarne takie są, jakie są, po prostu. Cena za pobyt weekendowy dwóch osób, motocykla i namiotu to 75 zł, także uważam, że nie są zbyt wygórowane. Aha, jeszcze a propos toalet, może nie są zbyt najpiękniejsze, ale za to mnóstwo ciepłej wody i to jest duży plus, także to może troszeczkę nadrobi tą całą niekorzystny obraz tych toalet. No i tyle. Podsumowując ten wyjazd dwoma słowami, to był dobry czas.